spotykamy się tutaj pod konsulatem amerykańskim, żeby powiedzieć kilka słów tutaj. Ktokolwiek zabił milion ludzi w Wietnamie i milion ludzi w Iraku i ktokolwiek zabił jedną bombą 100 tysięcy w jednej chwili w Japonii, zabicie 25 tysięcy ludzi uzna za akt człowieczeństwa, a nie ludobójstwa. Ameryka jest numerem jeden terrorysta na świecie i partner Izraela w swoim ludobójstwa przeciwko narodowi palestyńskiemu. Spotykamy się tutaj, żeby powiedzieć to, co kolega przed chwilą mówił o tym, ktokolwiek wspiera Palestyńczyków jest terrorystą. I jesteśmy świadkami, jak w Jemenie Hutzi głośno o tym mówią, że trzeba pomóc Palestyńczykom, trzeba dostarczyć żywność Palestyńczykom, leki, opatrunki, pomoc humanitarnie. Jeżeli świat staje się bezsilny i nie jest w stanie pomóc Palestyńczykom humanitarnie chociaż, wszystkie organizacje międzynarodowe są po prostu bezsilni, są słabi i są posłuszni Amerykanom, to tutaj Hutzi, Jemeńczycy uważają, że trzeba pomóc Palestyńczykom. I co robią? Robią blokadę tylko tym statkom, co doprowadzają żywność i materiały wybuchowe i broń Izraelowi. Automatycznie gotowa jest po prostu kopiuj, wklej, terroryści. Nie mówią o tym, że oni pomagają Palestyńczykom i stają po stronie Palestyńczyków, tylko po to i przystaną wtedy, kiedy przystanie Izrael bombardować i kiedy przystanie dostarczać żywność Palestyńczykom. Dostarczanie żywność według Amerykanów w Strefie Gazy to jest terrorystyczny akt. Proszę Państwa, to jest okropny, ohydny. Jak można bronić, jak można zabronić dostarczanie żywności ludziom, którzy umierają z głodu? Jest zima i jedyny Jemeńczycy odważyli po prostu powiedzieć nie. Te statki izraelskie tylko i wyłącznie były zabronione. O tym nikt nie mówi, media o tym nie mówią. Przekazują wam tylko, że są terroryści w Jemenie i blokują wszystkie statki na świecie. Będzie głodówka i będzie głód na świecie i będzie problem. To nieprawda. Prawda jest taka, że Amerykanie wykorzystują to i mówią po prostu, że Jemeńczycy robią problem na całym świecie. Cała żeglówka jest zagrożona tylko dlatego, że ktoś popiera Palestyńczyków i chce pomóc, żeby dostarczyć żywność tym biedakom. No niestety, wolna Palestyna!